Cześć, witajcie, kolejny odcinek na Łysy Punkt Widzenia, a dzisiaj dotkniemy zapachu, który powstał w roku 1988. Został stworzony w marce, która wywodzi się z mody i tą marką jest Dior, a mowa o zapachu Fahrenheit. Jak widzicie, on jest dość mocno zużyty, to jest zapach, który wydarłem do tego testu od mojego taty, natomiast sam go też doskonale znam, nosiłem go wielokrotnie i dzisiaj pochylimy się nad tym, no już powiedziałbym, leciwym zapachem. Zapraszam Was bardzo gorąco. Jakiś czas temu nagrałem film na temat Dior Sauvage, czyli drugiej nogi, na której marka Dior bardzo mocno się chciała oprzeć i to widać, jeżeli chodzi o zapachy. No tamten zapach, jak wam powiedziałem, jest dość mydlany i mam do niego ambiwalentny stosunek. Tak dzisiaj słów kilka na temat Fahrenheita i powiem wam, że ja z tym zapachem miałem też dość trudną przeprawę. Z tego względu, że pierwszy raz go powąchałem ileś lat temu i powiedziałem, what? Co to w ogóle ma być? To jest dziwne, to jest trudne, to jest ciężkie, to jest migrenotwórcze. Natomiast po czasie, im częściej po niego sięgałem, to jest wersja wody toaletowej i tylko tą wyznaję, to jakby zacząłem rozumieć ten zapach. Może nie do tego stopnia, że nagle pokochałem się z Fahrenheitem i to jest jedyny prawilny zapach, który powinniśmy używać i każdy powinien go mieć. Aż tak to nie. Natomiast gorąco mogę wam polecić przejście się do perfumerii i zobaczenie go. Może w ten sposób. Nie decydowanie się w ciemno, bo to jest bardzo charakterystyczny zapach. On należy do rodziny aromatyczne fourger z takim naciekiem drzewnym, więc jak mamy fourger, no musi być lawenda w tym zapachu. I oczywiście lawenda jest, i nie tylko lawenda, bo i mamy cedr, i mandarynkę, i cytrynę, i drzewo sandałowe, i skórę, i wetiwerię, więc tych nut, które tworzą nam bogactwo całego Fahrenheita, jest to tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jak powiedziałem, rok 1988 i powiem wam szczerze, że sięgając po ten zapach teraz, jak go wąchamy, on trochę trąci myszką. No, siłą rzeczy musi trącić myszką. Wtedy trochę inaczej się to wszystko odbywało, teraz się odbywa trochę inaczej. Oczywiście, marka Dior wszystko reformułuje co ileś lat, więc podejrzewam, że ten Fahrenheit to już na 100% się doczekał reformulacji, to nie jednej. I trochę odświeżono jego wrażenie. Natomiast w dalszym ciągu on dotyka takiego bardzo klasycznego zapachu fourger, ale z mocnym, intensywnym podszyciem. Wetiveria i skóra robią tutaj naprawdę bardzo dużo. Jest kwiat muszka tułowca również. Więc wszystkie te nuty tworzą nam zapach globalny, intensywny, tęgi, zawiesisty. Osoba, która nosi ten zapach na sobie, w momencie, kiedy wejdzie do pomieszczenia, wyjdzie z niego, on zostaje dalej w tym pomieszczeniu. Do tego stopnia. Jak jadę gdzieś z moim tatą i on ma na sobie ten zapach, ciężko jest czasami wytrzymać naprawdę w samochodzie, bo on jest aż tak globalny, co nie jest absolutnie złe w żaden sposób. Jeżeli lubicie tak globalne zapachy i chcecie, żeby wszyscy dosłownie czuli was na 2 metry przed wami, 2 metry za wami, to Fahrenheit jest naprawdę bardzo dobrym wyborem. I według mnie osoby, która ma trochę bzika na punkcie perfum, jest dużo lepszym wyborem niż Dior Sauvage. Dior Sauvage jest bezpieczniejszy, w dalszym ciągu dotyka tej kategorii zapachów fourger, czyli klasycznych męskich. Zobaczcie, że obracamy się cały czas w dwóch największych jakby franczyzach, dwóch nogach marki Dior, jeden i drugi to zapachy fourgerowe. Natomiast według mnie dużo lepszym wyborem dla osób, które szukają czegoś bogatszego, intensywniejszego, ciekawszego, trochę z naciekiem historycznym, będzie wybór Fahrenheita. On się też doczekał wielu swoich flankerów, natomiast tak jak wam mówiłem na początku, dla mnie najlepszą wersją jest wersja wody toaletowej, bo tutaj to bardzo dobre zrównoważenie między trwałością a projekcją jest naprawdę w punkt i tutaj złego słowa nie mogę powiedzieć ani o trwałości, ani o projekcji całego Fahrenheita. On się trzyma naprawdę bardzo dobrze, świetnie, cały dzień i jest wyczuwalny, tak jak mówiłem, 2 metry przed, 2 metry za i jest naprawdę nieźle zrobiony. To jest w dalszym ciągu fantastyczny męski zapach, zapach, który też bardzo często widywałem w zestawach. Nie wiem, czy w dalszym ciągu Dior robi zestawy z Fahrenheitem, ale podejrzewam, że tak. Jeżeli to jest jeden z takich typowych produktów, to podejrzewam, że mimo wszystko się pojawiają. Sam flakon jest naprawdę fantastyczny, bo jest taki bardzo minimalistyczny. Ja takie formy flakonów najbardziej lubię. I ta gradacja szkła. Chciałbym was
waszą uwagę, zainteresować was może trochę tym, żebyście zobaczyli, w jaki sposób w ogóle Dior gra szkłem i w jaki sposób gra kolorem flakonów w jednym i w drugim zapachu. Sauvage jest też w takim grubym szkle, szkle, który jest wydymiony od góry, a na dole ma taki granatowo-niebieski odcień, natomiast Fahrenheit, widzicie, wydymione od góry również, natomiast zaognione na spodzie. Oczywiście ten flakon jest bardziej smukły niż Sauvage. Sauvage to taki walec, dość ciężki, siermiężny, natomiast Fahrenheit wyciąga nam troszeczkę w górę i to dobrze, bo faktycznie ten zapach jest taki eksplodujący, taki wyciągający w górę w 100%. Fantastyczna kompozycja, ponadczasowa, historyczna, bardzo dobra trwałość. Na prezent i tak nie. Jeżeli wiecie, że osoba, którą chcecie obdarować, lubi tęższe, trochę historyczne zapachy, takie konkretne, Fahrenheit będzie dobrym wyborem. Jeżeli szukacie czegoś bardziej, powiedziałbym, uniwersalnego, co jest w trendzie, zdecydowanie bym szedł wtedy w temat Sauvage, oczywiście jeżeli oscylujemy w marce Dior. Natomiast dla ojca, na Dzień Ojca czy pod choinkę, myślę, że Fahrenheit będzie naprawdę świetny ze względu właśnie na ten lekko historyczny nacięg. Ja go dużo bardziej lubię od Sauvage i dużo bardziej wam polecam sprawdzić się z tym zapachem, przechodzić się z nim, bo pamiętajcie, ja zawsze z zapachem mówię, że trochę jest jak z facetem czy z kobietą, trzeba się przejść, przespać się i dopiero wiemy, czy do nas pasuje. Dzięki wam za dzisiaj, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.